Gratin de Finois to zapiekane ziemniaczki ze śmietanką i czosnkiem. Moja wersja dla urozmaicenia będzie zawierać też smażony, wędzony boczek. I właśnie od niego zaczynam swoje przygotowanie. Kroję go w kostkę, nie musi być drobne. Następnie wrzucam na patelnię i porządnie przesmażam. A więcej naszych ciekawych przepisów możecie zobaczyć na www.kulinarnatv.pl. Ale szybko wracam do naszej potrawy. W zapiekanych ziemniaczkach nie może zabraknąć czosnku. Nie zabraknie i w naszej zapiekance. Kroję go w plasterki, a szalotkę kroję w drobną kostkę, którą dorzucam do smażącego się boczku. Przesmażam razem na złoto i odstawiam. I wreszcie tytułowy składnik, ziemniaki. Kroję w cienkie plasterki, mniej więcej 2-3 mm grubości. Ważne, żeby wszystkie miały podobną grubość, a jak uporam się już z zabawą w krojenie, układam je w naczyniu żaroodpornym, gdzie posypuję dosyć obficie świeżo zmielonym pieprzem i solą. Najlepiej jest je przemieszać za pomocą podręcznych narzędzi kuchennych, własnych dłoni. Następnie do miseczki wlewamy słodką śmietankę 30, pieprzymy, dodajemy pokrojony czosnek, gałkę muszkatołową, mieszamy i dodajemy wszystko do ziemniaczków. I znowu mieszamy, brudząc nieco swoje dłonie. Ziemniaki w ten sposób pozyskały bardzo dużo fajnych smaków, ale to nie koniec. Dodajemy jeszcze przesmażony boczek razem z szalotką, a wierzch posypujemy dosyć sporą ilością startej mozzarelli, dzięki której uzyskamy wspaniałą, przypieczoną, chrupiącą skórkę. Ale żeby nie spiekła nam się zbyt mocno, na początek przykrywamy folią aluminiową. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Po mniej więcej pół godzinie ściągamy folię i zostawiamy w piekarniku na jeszcze 10-15 minut, aż wszystko się z góry pięknie nam zezłoci i zrumieni. I taką właśnie pachnącą zapiekankę wyciągamy z piekarnika, porcjujemy i przekładamy na talerze. I pozostała nam konsumpcja. Ja brałem dokładkę i gwarantuję, że Wy też ją będziecie brali. Ale najpierw musicie to zrobić w domu.